Cześć kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania Le Passing The Sims 3. Jestem zaszli właśnie w pracy, ona zaraz skończy i myślę, że dzisiaj już będziemy mieć pierwszy awans, bo patrzcie, wskaźnik oceny bardzo ładnie tutaj się prezentuje. I myślę też, że po pracy pojedziemy do domu trochę się ogarnąć, bo tak średnio zresztą musimy tutaj wbijać jej to pisanie. Tak, musimy tu wbić co najmniej dwa poziomy kolejne. No i naszym pragnieniem życiowym to prezenterka wiadomości. Oho. 210 zarobiła. A mamy awans? Tak. Stanowisko korektorka. Premium w wysokości 608. Zarabia 44 na godzinę. Pracuje od 8 do 14. O, czekajcie, czy to jest Connor? Tak, patrzcie, ja go przerobiłam. W ogóle nie wiem, czemu on jest na boso. Nie ma taki strój do pracy. Ja go trochę przerobiłam, ale... on nie wygląda tak, jak wyglądał. Aj. Chcę zobaczyć, czy mogę go przebrać. Zmiana ubrania. Na co dzień. O, tak wygląda, słuchajcie. Zmieniłam Conora, naszego tutaj koleżkę z pracy. I obecnie wygląda tak. Dałam mu taką fryzurkę, jakiegoś tam skina, jakiś zarost, inne brwi. Trochę go tutaj tak przerobiłam. Dałam mu takie ciuchacze. No i obecnie tak wygląda. Przerobiłam też naszą, czy to jest szefowa? Nie, współpracowniczka. Przerobiłam też tą Wiktorię. Ona mieszka po sąsiedzku w sumie. Więc no, postanowiłam, że ją przerobię, bo chciałabym, żeby one może się zaprzyjaźniły ze sobą. Umiejętność pisania trzeba poprawić i coś kupić, przynajmniej 100 simolonów wartego. To na razie je odznaczę, bo nie wiem, czy będziemy kupować. No i w poprzednim odcinku, weź prysznic, w poprzednim odcinku najedliśmy się pizzą. Co tam jeszcze robiliśmy? W sumie nic takiego, byliśmy właśnie na spotkaniu z Connorem. Myślę, że moglibyśmy go zaprosić do domu, tak samo jak tą Wiktorię, tak, Wiktorię, i byśmy mogli podać jakiś obiadek może, tak wiecie, żeby trochę tutaj się zaprzyjaźnić naszymi współpracownikami. Podaj lunch, lub te hot dogi. No, albo wiecie co, najpierw zrobię hot dogi, a później ich zaproszę, o, tak będzie chyba lepiej. Ta Wiktoria, to ona mieszka chyba, wiecie co, tutaj? Tutaj nie, pusto, a tu? Tak, tutaj mieszka, więc po sąsiedzku. No, widzę, że bardzo fajnie się przyjęła ta seria. Seria z trójeczki. Widzę, że Wam się podoba, jak nagrywam trójeczkę i oglądalność jest zdecydowanie wyższa niż tych innych moich serii, także bardzo mnie to cieszy. Też najbardziej lubię grać w trójkę. Znaczy grać to grać, no bo wiecie, trójka to trójka, trochę laguje. Trochę tutaj trzeba sobie poustawiać rzeczy, żeby jakoś dało się grać, ale jednak no, estetyka tej gry i w ogóle cała rozgrywka jest nieporównywalna do innych części Simsów. Też ostatnio robiłam live'a z trójki z mojej prywatnej rozgrywki i też Wam się podobało. Także myślę, że trójki będzie coraz więcej na moim kanale, bo ostatnio się zagrywam. Robiłaś te hot dogi? W mikrofalówce. Resztek nie mamy. Dobra, weź zadzwoń po nich. Tylko nie podkradaj. No, zadzwoń. Poprawić chcesz gotowanie? To dobra, zaznaczę ci to. No, gotowanie i pisanie mamy na razie. I jeszcze charyzmę by chciała, więc kiedyś tam się tym zajmę. Miałam jej w ogóle dodać jakieś stroje. A, zapomniałam. Pewnie zaraz przyjdę. Dobra, a ty? Przyjdziesz tak samo? Tak, Wiktoria też przyjdzie. No to spoko. Przy okazji chciałabym zobaczyć, co wy mi wysłaliście za prezenty. Za wszystkie bardzo dziękuję. Część już otworzyłam wczoraj w mojej prywatnej rozgrywce, bo moja synka potrzebowała trochę kasy. I fajne rzeczy się też trafiły od Was, także dziękuję bardzo. Weź... zobaczę najpierw, czy mam jakichś nowych znajomych oczekujących. Przyjmij jedno. Dobra, wczoraj miałam sporo, więc wszystkich poprzyjmowałam.
No i co my tu mamy? Co my tu mamy, ludzie? O, Oliwier mi przysłał. Aga też widzę. Może niebieskowłosa piękność Ashley znajdzie coś tu dla siebie, a jak nie, to zawsze można spieniężyć. O, bardzo dziękuję. Fotelik. No dobra. Zreważujemy się oczywiście, wyślemy prezent, niespodziankę i napiszemy pozdrowionka od Ashley. Dziękuję za prezenty. Ups. I to sobie skopiuję. I teraz zaraz wyślemy też komu innemu. Oliwierowi bym chciała wysłać prezent. O, dostaliśmy budzik. Prezent niespodzianka. Tak, wysyłamy. Kto tu jeszcze jest? No, w sumie tylko Aga i Oliwier, także. O, słoneczniki od Agi, także też jej wyślę jeszcze coś. I wyślę jeszcze jeden Oliwierowi. A nie, tutaj Aga. A nie, Oliwier. Jakiś plakat. Okej. Okay. A ten od Agi? Jeszcze jeden od Agi? 400 simoleonów, super. Też jej wyślemy niespodziankę jeszcze jedną. To już ostatni prezent, który mogę wysłać na dziś. Także świetnie się złożyło, bo nie było akurat 5 i mogłam wysłać 5. O, pokażę Wam tą Wiktorię, tylko ją przebiorę, pozwólcie. Gdzie to było? Podstawowe zmiana ubrania na codzienne. Tak ją zmieniłam. Ona jest dorosłą simką. Bardzo taka fajna, mi się wydaje. Charakterystyczna, taka trochę latynoska uroda. Tak wygląda Victoria. Bardzo fajna, podoba mi się. No, a Conora już widzieliście. Także weź może pogadaj, gadaj. Nie, to chciałam. Pogadaj z nią i z nim też byś mogła. Poznaj go, bo w sumie nie znamy jego wszystkich cech, tylko jedną, a jej też nie znamy w ogóle. Gdzie oni idą? Tędy? O, niech wam będzie. Creep, Kabola Tan, Belko Webney, Barko Tansy, Nachunizag. Nie chciałabym ich zaprzyjaźnić. No, Dewa, o, Connor i Leaf, Ashley już się przyjaźnią, ale ta Alduma, Victoria jeszcze się z nami nie Tazini, przyjaźni. Sewell, Ale chciałabym to zmienić. Chabimbala, Bozi, W ogóle Fatugas, mamy takie pragnienie tutaj, Lagunava, pragnienie takie nieżyciowe, Wong, tylko to takie Boom, ogólne, zaprzyjaźnić się ze wszystkimi Matchbug, współpracownikami, więc z tym cyklonem byśmy musieli i właśnie z nimi. Więc myślę, że będziemy do tego dążyć. Kolor, co mi do sypialni wbiłeś? Mogę ich zaprosić na posiłek? Tak. To chodźcie, zjedzcie sobie wszyscy. Może Powder jakąś Hill, muzykę włączymy? Vondiad, Bondaglar, Ale bym chciała zmienić głośność na Domaduza, niską. Teague, Czekajcie, bo mi znowu prawa autorskie wyskoczą. I będzie nieciekawie, sobie tak trochę ściszę. O, jest okej. Okay. No i tak sobie spędzimy popołudnie po pracy dzisiaj z naszymi współpracownikami. Postaram się zaraz tutaj zagadać do tej Wiktorii, żeby trochę im te relacje poprawić. Przyjazne, poznaj ją, przyjazne plotkuj, przyjazne komplementuj. Punkty szczęścia życiowego otrzymaliśmy za prezenty, także spoko. Przyjazne, o, jak to nie będzie, o, zawiadom o awansie. Ona chce się z nim pocałować. Ej, jak najbardziej, ja tą charyzmę usuwam. A to jej zostawiam. Myślę, że coś tutaj zaiskrzy między nimi. Fajny jest ten Connor, nie? Ma też fajnego brata, tylko jej brat, jego brat, przepraszam, ma dziecko z jakąś popensją, więc tak trochę nie wypada. To o tobie, Ashley. Zaraz jesz i zaraz do niej zagadasz. Ja zapominam cały czas, że tu nie ma tej, że nie mogą simowie robić paru rzeczy naraz, tak jak w czwórce, nie? Wszyscy jedzą hamburgery. Nie hamburgery, tylko hot dogi. Niech się najedzą.
Co myślicie o konorze? Podoba wam się to, jak wygląda teraz? Ta fryzurka na nim fajnie wygląda, pasuje mi do niego. Cały czas od tych książek on nam tutaj wbija. Wziął sobie jakoś do przeczytania. Posprzątasz i zagadasz do nich w końcu? A będziesz zmywać się w łazience, no dobra. Cosplayera tutaj mam na biurku. Robiłam fotki. Co ty, telewizor stąd oglądasz? Tak daleko siedząc, no dobra. Czekajcie, muszę kichnąć. Dobra, kichnęłam. Ej, no znowu nie może się do niej dostać. A teraz pogadacie siedząc? Tak. Fajna ta symeczka, nie? Taka dojrzała bardzo, ale taką ma fajną urodę. Bardzo mi się podoba. Trzy to już tłok, szczególnie dla romansu. Żeby wszystko wróciło do normy, trzeba liczby zmniejszyć. Czy chcesz coś zrobić? Co? Co to? O co chodzi? No okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Kurde, taka padnięta już jesteś? Konor se czyta. Wiesz o tym, Cyklon Sword awansuje? No, jakieś ploteczki. Zawiadom o awansie, no. Zawiadom ją o awansie. Jakie macie kontakty? No, takie średnie jeszcze. Może... Weź się i powiedz jakąś śmieszną historię. Może to jakoś wam tu pomoże na te kontakty. O, jak fajnie. Pogratulowała jej. Konor w ogóle antysocjalny siedzi sobie, czyta książkę. Nic mu nie ten. Nie romantyczne. Możesz jeszcze rozmawiać o pracy? Co byśmy mogli jeszcze? Pochwal. Kurde, jak głośno. Wyłącz mi to. Komplementuj i jeszcze gadaj. Ej, ona już jest spadnięta. Będziemy musieli ją kłaść spać. Ja te hot dogi schowam do lodówki, żeby nie było. A nie mogę przyciągnąć ich? O, nie będzie musiała podejść i je schować. O, Luszeszki. Nie no, jest okej. Okay. Jeszcze jest znajomą, w sumie nie przyjaciółką, ale idziemy w dobrym kierunku, także nawet jak nam się dzisiaj tego nie uda osiągnąć, to następnym razem myślę, że już tak. Z Konorem mamy świetne kontakty, jest dobrym przyjacielem, także tu nie mamy się o co martwić. No, no. Dobra, już pogadałyście. Wyproś wszystkich. Powiedz im, idziesz spać. Zmęczona jestem, idę spać. Muszę się wyspać do pracy na jutro. Kurde, miałam z nią ćwiczyć pisanie, a nic nie zrobiłam. No, ale trudno. Pogram sobie sama trochę chyba po tym odcinku, żeby tutaj ogarnąć parę kwestii. Wyjście z tobą jest naprawdę fajniejsze niż samemu. Dzwoń do mnie, kiedy tylko chcesz. Ta też tak nam powiedziała. Także dobra, trzymajcie się. Do jutra. Zobaczymy się w pracy. Już jest wyczerpana nasza Ashley, także ja ją kładę, kochani, i odezwę się do was, jak będzie rano. No okej, 6 rano, Ashley wstaje. Za godzinę przyjdzie samochód dowożący ją do pracy, także wstawaj, wstawaj, jak najbardziej. W ogóle to by się przydało wziąć prysznic przed tą pracą, także idź, bo ja mam tutaj plany na dzisiejszy wieczór. A mianowicie, wyjdziemy sobie z Konorem gdzieś znowu. I może uda się tutaj, wiecie, coś uskutecznić. Zobaczymy, zobaczymy. Także niech ona się okąpie. Możesz też umyć zęby przed pracą. Konor nie posprzątał książki po sobie. A takimi rzeczami jak pisanie i tak dalej, to się zajmę może poza nagraniem, żeby tutaj nie przynudzać wam. Chciałabym, żeby tutaj było jak najwięcej akcji. Zobaczymy, czy nam się uda to osiągnąć.
O, już się przebrałaś do pracy. No i super. I teraz umyj zęby. Myślę, że już nie zdążymy zjeść, także zjesz coś sobie w pracy później. Ale to nic. Nie, to jej takie szpiczaste uszka. No, zjesz sobie coś w pracy i myślę, że właśnie po pracy od razu umówimy się z Konorem może na jakiś obiad, czy tam lunch, czy cokolwiek, której ty kończysz. O 14, a on tak samo, bo ma tą samą, ten sam zawód, więc dobra, niech ona idzie do tej pracy. Ja jej przyspieszę. I kochani, widzimy się, jak ona skończy pracę. Patrzcie, wyskoczyło nam coś tutaj. Z tego żyje dla Ashley McCoy. Wszyscy najlepsi pisarze zarabiają tygodniowo góry pieniędzy z honorariów, ale musisz naprawdę ciężko pracować, aby to osiągnąć. Ireneusz Langrab ma kontakty w wydawnictwie i jeśli osiągniesz zarobki w honorariach w wysokości 500 simoleonów tygodniowo, Ireneusz Langrab załatwi ci permanentną podwyżkę honorariów. Napisz dość książek, by zarobić w ciągu tygodnia. Nie mamy na to czasu, ludzie. Nie, ja je to kasuję. Ona zaraz skończy. Także zaraz tutaj się wybierzemy z Konorem gdzieś. Ja bym wzięła jej tą ofertę, ale kurde, nie mamy czasu na takie rzeczy, słuchajcie. Ja tutaj muszę akcje działać, jakieś rzeczy. O, przyjęcie z okazji awansu. Wiktoria otrzyma awans i twoi koledzy chcą to uczcić. Urządź przyjęcie i zaproś Sima, a z pewnością zyskasz większą popularność. Nie głupi pomysł, powiem wam. W sumie to możesz. Możesz zaprosić ją na przyjęcie. Zaraz sobie urządzimy jakieś przyjęcie. Oho. Tylko tak. Chcesz spędzić z nią czas. No dobra. Ty tam tyłem wychodzisz. Dobra, słuchajcie. Jeśli chodzi o przyjęcie, to trzeba. Tak, urządź przyjęcie wy. Trzeba by było właśnie znaleźć jakąś miejscówkę, gdzie moglibyśmy takie przyjęcie urządzić. Co my tu mamy? Mamy park. Mamy publiczność, nie. Głęboki tłuszcz, szpital, basen, spa. Kurczę, gdzie by to przyjęcie? Posterunek policji. Na posterunku. Zagajnik, cmentarz. Może na plaży? Z opłatą tylko twoi goście będą dopuszczeni. Koszt wynajmu. Aha. Będzie drożej. Nie, może być, mogą być ktokolwiek. A to lista gości? A, dobra. To tak, kto z nami pracuje? Na pewno wy. I tego bym chciała wziąć jeszcze. Tego szefa naszego całego, o tego. Żeby z nim też się trochę zaprzyjaźnić. No i w sumie wybierz element ubrania. Przyjęcie poza domem. Aha, strój swobodny może być. Zacznie się o 16. Lepiej się za to zabierz. Dobra. Czy ja muszę jakieś dekoracje tam poustawiać? Jakiś bar, tego by się coś przydało. Nie, ale to chyba coś jest. Słuchajcie, jest bar. Jest, także jest ok. Dobra, to chodź tu i poczekamy sobie na gości. O, taksówkę wzięłaś. No dobra. Mamy w sumie kasy trochę. Nie jakoś dużo, ale mogłabyś w ogóle się przebrać, moja droga. Wy. Strój codzienny jakiś tam. A czy masz jeden tylko w sumie? muszę jej zrobić więcej, żeby miała czym chodzić, bo. Za każdym razem właśnie chcę się za to zabrać i przygotuj napoje, o. Chociaż tyle zrobisz w ramach przygotowań. Zaraz wszyscy będą się schodzić. Patrz, jak to tutaj przy. O, już widzę, że jak coś Simowie, ale to nie są z naszego przyjęcia. Tu będą różni przychodzić. Pierwsi goście przybyli. Dobra, kto tutaj przyjechał?
Kto tutaj, ludzie moi, przyjechał? Ja tu nie widzę żadnych z naszych. Erin jakaś? Robisz drinki w dalszym ciągu? O, jest ten cyklon, czekajcie. To on? Tak. To weź, powitaj go. Oj, idzie Connor. Zanieś sok do Connora, możesz zanieść też do cyklona i zanieś jeszcze jeden do Wiktorii. O! Zaniesiemy im po dryneczku. Connor, gdzie idziesz? Pójdziesz pływać? O. No i co? Nic nie powiedział. U, tu jakaś muzyka też leci gdzieś skądś. Gdzie tu jest radio? Nawet nie wiem. O, już przestało grać. Oj, autozapis. Dobra, później zapiszę. A gdzie jest ta Wiktoria? Wiktoria, gdzie jesteś? Poszła gdzieś, chyba jej nawet tu nie ma. No to weź, wypij sobie sok. I gdzie jest Connor? Kurde, będzie teraz łaził. Ireneusz Langrap chce wiedzieć, czy Ashley na randkę? No nie, ja mam tu inne plany. Sorry, Ireneusz. Przyjazne, gadaj. Connor, przyłaź tu. No i teraz poszedł, nie? W ciuchach do wody. I będzie tutaj pływał. No, wypij tego drineczka. Średnio ta impreza nam idzie. Dobra. Aha, bo ty go wołasz. Za leniwa jesteś, żeby do niego podejść. Przyjdzie on do nas? Nie, poszedł pływać. Kurde, Connor. Olerka. No może z tym cyklonem. Chodź, graj w szachy z nim. O, idzie Connor. Przyjazne, rozmawiaj o pracy. Dobra, i z nim pogadaj, póki... No i znowu poszedł. Cyklon? Jaki znak zodiaku? Wygląda na to, że ty i ja jesteśmy sobie przeznaczeni. No nie. Chyba raczej nie. Chyba Connor jest przeznaczony nam. Ale on woli pływać. No. O. Chciałabym z nim flirtnąć. No i co? Będzie coś z tego. No i poszedł. Jezu, chodź tu, Connor. Connor idzie do domu. No i lipa. A cyklon też poszedł. Ej, niedobrze, niedobrze. A mogłabym go zaprosić gdzieś? Zaproś. I on tutaj przyjdzie? Pewnie przyjdzie. Dobra, przyjdzie zaraz. Głodna jesteś, Ashley, to weź sobie tutaj coś zjedz dobrego z tego piknika i czekamy na Connora, a on tutaj łazi, widzę go tam. Ej, no i przyjdzie tu, czy nie? Gdzie on jest? Pojechał. A to kto? No i zostałyśmy same. Przynajmniej sobie zjesz kolację przy morzu. Podogi znowu. Uwielbiam oglądać młode, zakochane gołąbeczki. Że co? Connor z kimś tamten zaczął flirty? Ej, to miał być nasz facet, a nie. Nie, 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 idź pływać. Kurde, ale lipa. Dobra, najwyżej go sobie odbijemy jeszcze. Jedziemy do domu. Oj, miałam inne plany na ten odcinek, ale tutaj trójeczka widzę, że mi pokrzyżowała mój plan. O nie, czekajcie, on jest tutaj, ludzie. Wracaj, Ashley. Przyjazne, poznaj. Chodź. No jemu. Przyjazne, pochwal.
Może, no te flirty bym chciała uskutecznić, nie? Chyba, że nam znowu... Powiedzieliście to? Potknęła się. Chyba, że nam znowu zwieje. Konor, nie ziewaj nam już, okej? Okay? Przyjazny, nie, romantyczny. Miłosny uścisk. No halo. Teraz go pochwa... I teraz będzie flirt. Czyli coś może z tego będzie jednak. Kurde, ale on z kimś zaczął... patrzcie na to. Ej, cicho, telefon. Zignoruj. Trzymaj za ręce, jak romantycznie, przy morzu, tak. Padło w drzewo. Muszą foteczki być, no. Kocham robić fotki w trójce. Romantyczne, zalotny dowcip może być. Co jeszcze? Mamy już pocałunek, nie, pochwal osobowość. Wyirytuj. Pochwal wygląd. Trzymaj za ręce i zalotny dowcip. Może zaraz będziemy mieć pocałunek. O, coś jest nowego. Pierwszy pocałunek. Tak. O, zobaczcie, cyklon znalazł babeczkę Molly. No. O, musi być focia. Musi być, ludzie, focia. Czekajcie, tylko tak ładnie sobie ustawię, żeby była ładna miniaturka. Dobra, nacykałam fotek 150. Romantyczne, pogłaszcz po policzku, szepcz do ucha. O, fajne są te interakcje w trójce, nie? Pocałuj go jeszcze. No i co dalej? Pocałuj na pożegnanie, o, i pojedziemy do domu, bo już późno. No, możemy już jechać. Ale nie spędziliśmy z sobą zbyt wiele czasu, ale co tam było? Dobrze, może następnym razem zrobimy coś więcej. Jakie tu propozycje padają, kurcze ludzie. No, Konor, odprowadzisz nas do domu? Nie, jedziemy taksówką. No dobra, ludzie. To tak, wezmę jej dam prysznic. Albo w sumie może wziąć sobie kąpiel. No i położę ją spać. I myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Co ona chce? Mieć wspaniałą randkę z Simem Konor. Mogę jej to zaznaczyć jak najbardziej. No i w sumie na tym zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I widzimy się już w następnym niedługo. Trzymajcie się. Pa, pa!